Hej, 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 cześć Maciu, witajcie, z tej strony Pazhi, moi drodzy. Dzisiaj będziemy testować nowy tryb Havoc Warfare. Wcześniej żeśmy testowali Tactical Turmoil, a teraz coś nowego, tym razem troszeczkę takie połączenie razem z Kodem i Battlefieldem. Zobaczymy, jak właśnie to wyjdzie. Nie przedłużając, moi drodzy, zaczynamy. Także więc zobaczymy, jak to się je. Attention, soldiers. This is how you apprehend win. Attack and defend. Two teams face off. Attackers and defenders. Attackers, you breach a sector, seize the objectives. Gotta hold all of them at the same time to lock that area. The defenders then have to retreat. Defenders, you need to resist like hell. Hold on to the objectives. You'll have as many. One last thing. Attack and defend is not a solo operation. Work as a team or meet your maker. No i dobra, teraz mamy ogólnie do wyboru jakiś operatorów, z tego co widać. Tak, jest ich troszeczkę. Tutaj mamy Devolfa, z tego co widać. Jest tutaj Stinger. Jest Shepherd, tak. Jest też Luna. No i tyle, dobra, weźmy sobie Devolfa. Okej. Okay. Chociaż wcześniej też graliśmy z Stingerem. Ale dobra, weźmy sobie Devolfa. Okej, okay. Dobra, nie przedłużając, zaczynamy. I'll take care of everything. Okej, okay, dobra. No to tak, zaczynamy. Wybierzemy sobie teraz sektor. Aha, trzeba jeszcze wziąć i poczekać na graczy. Okej. Okay. Dobra, standardowo. Dobra, wybierzemy sobie punkt A. Okej, okay. No to lecimy. No na pierwszy rzut oka to wygląda dosłownie jak Kod i Battlefield. Razem takie połączenie. Spoko. Dobra. Okej. Okay. Tam koło łodzi są. Ajaj. Ajajaj. Już nawalają. Okej, okay, trzeba na spokojnie. Dobra. Ajajaj, co to za lagi, no? Czym to spowodowane jest, to ja nie wiem. Kurde, za bardzo. Jednym słowem. Dobra. Idziemy sobie tutaj. Ajajaj. A kurde, wiedziałem. Dobra. Pierwszy kill. Idziemy dalej. Dobra. Widać, że też kampczą, tak jak my, co nie, to wiadomo, że... Dostał.
jednak dostaną z tego krawatnika, ale jednak nie. Przeładujmy sobie. Jest jeden, drugi. Pięknie. Okej, przeładujmy sobie. Okej, jest pięknie. Dobrze, siadło. Ja wiedziałem. Zabiliśmy dosyć ludzi, a... Tak wiedziałem, że nas dobiją. Jest! Ładnie z granatnika poszedł. Okej. Okay. To było dobre. Zemsta za zemstę. Dobra, jednym słowem muszę wam wziąć i powiedzieć, że mam do rozdania wam kluczyki. Są to dwa kluczyki do gry. Także więc wstępnie macie możliwość do zgarnięcia dwa kluczyki do Steama. Co wystarczy wziąć i zrobić, to tak jak właśnie wam mówię wcześniej, że tak jak to właśnie było w pierwszym odcinku, musicie wziąć i oglądać w danym momencie materiał i sobie zgarnąć takie kluczyki. Jest ich dwa, także więc każdy ma mniej więcej możliwość, ten kto pierwszy, ten lepszy. Także więc ajajaj, tyły. Okej. Okay. Tam są. Musimy pilnować tego punktu A. Dobra. Jest. Dobra, dostał. A kurde. Helikopter. Ach, kurde. Aj. No wiedziałem. A chciałem mu wziąć i hela załatwić. Ktoś bardziej był szybszy. Okej, ach kurde. A tak jak właśnie widzicie, też to jest na czas. Tak jak właśnie tam po lewej stronie widać. 13 minut. Ale fajny tryb. Jednym słowem, fajnie się naprawdę to gra. I to czuć, że jest spoko rozgrywka. Okej. Okay. Coś czuję, że raczej Call of Duty i Battlefield zostaną mocno w dupę.
Defend the objective. Do not let them take this sector. Okay. B1. Musimy pilnować teraz tych dwóch punktów. B1 i B2. Okej, okay. Dobra. Zaczynamy, moi drodzy. Tak jak to w tym meczu. Typowe słowo. Napierdalamy się z nim. Tak jest. Kurde, te laki to mnie przerażają, naprawdę. Aj, kurde, no. Tak, że one są. O kurde, ale żebym teraz wszedł. Ajajaj, ale ich tam było, jednym słowem. Ciężko się gra, jak takie lagi są. Naprawdę się ciężko gra. Ale staram się jakoś wziąć i to jakoś ogarnąć. Dobra, ach, kurde. No, laguje jednak. Enemy assaulting one of our objectives. Dalej na B1. Dobra, bronimy. Nie no, coraz bardziej te lagi, teraz mnie tutaj zaczynają. Będzie? Jest, okej. Aj, wiedziałem. No i dupa. Jednym słowem, to muszę wam wziąć i powiedzieć, chyba nie wiem, czy tu jest, są spodobane te właśnie te lagi. Chyba tym, że za dużo graczy jest i po prostu serwer chyba nie wyrabia czy coś. Nie wiem. Bo jak żeśmy grali tą pierwszą rozgrywkę, wcześniej ten pierwszy odcinek, to takich lagów nie było. A tutaj właśnie jest to spowodowane, że nie wiem, czy to jest wiecie, mała mapa. Bo wiadomo, że to jest mała mapa. A... jest dużo graczy. Ach, kurde. Zdziałka nas wzięła. Okej, rozwalimy ten samochód. Bravo 1. O, wiedziałem. Dobra, uciekamy stąd. Pierdzielę już to. No i straciliśmy. B1. Ajaj, kurde, jak laguje, no. Masakra. Jedną
słowo. Ciężko się gra. Ciężko się gra, jak tak laguje. Uwierzcie. Ale... daję radę. O, co? Dobra, dobra, dobra. Ach, kurde no. No! Jedziemy. Okej, jest. Dobra, dobra. Ajajaj, wiedziałem. No wiedziałem. Trzeba bardziej w głowę walić. Czasem jest ciężko, bo wiadomo, że się ruszają. Dobra, przejmują dwójkę już teraz widać. Ogólnie jestem ciekaw, czy w dniu premiery, jak to wyjdzie, bo wiadomo, że teraz na razie jest alfa. Później będzie otwarta alfa, tak mi się zdaje. Później będzie... o kurde, jakie lagi. Później będzie otwarta alfa, tak. Później będzie zamknięta beta i otwarta beta. Tak mi się po prostu wydaje, że jak będzie premiera tej gry, czy właśnie będzie polski język. Wszystko się okaże, mam nadzieję, że tak. Dobra. Spokojnie na B2. Kurde no! Oki przejmują te B2. Okej. Pięknie. Jeszcze 12 minut. The enemy is down to 25%. Hold positions and keep up the fire. Aha, nie przypominając wam też, są dropy na Twitchu, także więc możecie sobie wziąć i zgarnąć kluczyki. Bynajmniej chyba były, jak mi się zdaje. Teraz nie wiem, czy są jeszcze dalej dropy na Twitchu. Ale chyba dalej sobie jeszcze, tak mi się zdaje. A jeżeli nie, to macie ode mnie dwa kluczyki na Steam. Jak właśnie wam wspominałem wcześniej. Kurde, jakie lagi. Oja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 j
Ach, wiedziałem. Znowu to samo. A mogłem tam nie iść. Mój błąd. We're on the brink of victory. Kurde. Strasznie laguje.
masakra. Initiating assault on Bravo 1. Enemy troops assaulting objective hey. Bravo 2. We are taking Bravo 1. Smoke screen support ready. No i dupa. Cruise missile launch. Prepare to advance. Wiktor. Okej. Okay. Elegancko. Dobra. Udało się jakoś. A jednym słowem, po tych lagach nie spodziewałem się, że jednak wygramy. No ale chłopacy sobie dali radę. Także więc gratki dla nich. Pomimo tych lagów jakoś żeśmy dali radę. Elegancko. Best squad. No ja mam najmniej. Nie, chociaż nie. Najmniej ma ten fur, coś tam, coś tam. Spoko się grało. Fajnie, fajnie. Naprawdę, szczerze powiedziawszy, polecam wam. Jeżeli macie możliwość zagrania w tą grę, polecam wam naprawdę, bo dla mnie jedna z takich bardziej takich spoko gierek. Na pewno taki konkurent dla Call of Duty i dla Battlefielda. Także więc spoko, jednym słowem. Okej. Okay. Co żeśmy tutaj zdobyli? Kolejny poziom? Nie, jeszcze nie. Ale i tak nam dużo dosyć skoczyło poziomu. Dobra. Kolejny upgrade do broni. Okej. Okay. Elegancko. Dobra. No to co, moi drodzy. Także więc, jeżeli wam się podobało, to dajcie oczywiście kciuka w górę. Ja wam życzę miłego spędzenia czasu. Jeżeli macie możliwość, to tak jak właśnie wam mówiłem, macie ode mnie dwa kluczyki do gry. Tylko wystarczy go właśnie wziąć i zobaczyć, jak to właśnie wygląda w danym czasie. Także więc ja wam życzę miłego spędzenia czasu. Póki co na razie jeszcze będzie jeden odcinek z tej gry, ponieważ jadę na urlop, z tego co mi wiadomo, i nie będzie już odcinków. Także więc trzymajcie się, na razie, hejo hejo i cześć wam.